Level 16 i udało mi się cudem ostatnio wyjść ze spirali przegrywu. Wszystko idzie spoko, ale nie o tym chciałem mówić. Chciałbym wam opowiedzieć o akcji, która zdarzyła się nam jakiś czas temu. Zanim zacznę, muszę wprowadzić was w świat, w jakim egzystuję. Trzymam się z moimi mordkami z osiedla. Nie jakieś tam żadne seby i inne pustogłowia, tylko ogar ludzie, ziom, już od przedszkola. Kolejno Cukier, Pełzacz, Rico, Asbest i Gruby Joe. To jest mój dream team. Każdy z nich ma swojego unikalnego skilla i tak jak ja jest na różnych poziomach spierdolenia. Jednak wszyscy się rozumiemy i szacunkujemy. Cukier ma swój przydomek od Imp, który odpierdalał, kiedy był małym szóstolewelowym nubkiem. Miał jakieś uczulenie czy chuj wico i nie mógł jeść i pić rzeczy, które mają ileś tam cukru. On był jak narkoman. Przychodził do nas do bazy, zazwyczaj z torebką cukru, tak kurwa, torbą zajebaną od mamy i żarto jak pojebany. A potem chodził cały dzień nakręcony jak pierdolona katarynka. Już nie wspomnę, że rozpierdalał wszystko w zasięgu wzroku i darł rej bardziej niż mordki z behemota. Jednak pewnego razu mamy nakryła szalony cukier na konsumowaniu małoletniej kostkowatej heroiny i się skończyło na odwyku czy coś. Ale ksywa pozostała. Pełzacz za to został tak okrzyknięty na cześć gada z Gotika. Pełzacz umie zajebiście tonować głos i udawać różne rzeczy, więc jako iż wszyscy graliśmy w Gotika, to kazaliśmy mu zrobić pełzacza. Było to przed szkołą, więc obok chodziły jakieś spierdoliny. Pełzacz jak to pełzacz pojeb mocno. Idzie jakaś bananuwa z najnowszym iPhone'em, a on podbija i robi pełzacza. Banan tak się wystraszył, że iPhone kurwa bęc o glebę. Zaczęła go napierdalać i wyzywać, ale wszystko skończyło się dobrze. O Rico za wiele nie mogę powiedzieć, to po prostu jego imię. Przeprowadził się tu lata temu z rodziną z Brazylii i jest mulatem czy chujwico. W każdym razie też ma hajs, ale nie jest bananem, więc szanujemy go mocno. Asbest, nasz najmniej pojebany i najmłodszy ziomek z paki, jest takim nudziarzem, że uśpiłby nawet mnicha z Shaolin. Ale ma za to jeden ważny skill. Potrafi straszyć ludzi. Wystarczy, że podejdzie do kogoś i zacznie się wpatrywać tymi swoimi szaleńczymi gałami i każdy czuje niepokój, bez kitu. Do tego Asbest praktycznie nie mówi. Jego prawdziwi rodzice zginęli w wypadku samochodowym, kiedy był mały i strasznie to przeżył. Pisali o tym w gazetach, nękały go pismaki i trzeba było go ratować. Odwiedzaliśmy go na przypale w domu dziecka itd. Więc od tamtej pory ani razu nie otworzył ust. Jego adoptowani rodzice i całe miasto to wie i przynajmniej są wyrozumiali. Ojciec Asbesta pracował kiedyś w fabryce tego tworzywa i od tego się to wzięło, bo każdy go wyśmiewał za to głupie chuje. No i został jeszcze Gruby Joe. Największy grubas z naszej bandy i najdłużej będący w spirali przegrywu. Jednak wzięliśmy go do naszej paki, bo ogarniał nam w podstawówce batony i chipsy w zamian za atencję i bycie w klacie, to został. I tak do dziś. Wracając jednak do sytuacji. Stało się to jak co dnia. Wychodzę do gimbazy i z resztą ekipy idziemy. Każdy swoje słuchawki i słuchane rapy, czy co tam chłopaki lubią. Któraś z rzędu lekcja, my sobie chillujemy na schodach w szkole. Gadamy sobie, aż tu nagle Gruby Joe podbija ze zwieszonym łbem. My się pytamy, o co chodzi i tak dalej, czy ktoś sapy miał, bijemy go panowie, a Joe na to, że lochę chciał wyrwać. No i my wszyscy w jednym momencie ten sam gest, gest współczucia, znamy to. Ale mamy siebie i wyjebane w lożki. Jednak Joe chciał mieć jakąś, która by go zaakceptowała. No i nawet szło mu nieźle, pomimo że jąkał się jak pojeb, aż nagle jakiś zjebany seba nie podszedł i nie zaczął mieć do niego wątów. Lożka, jak się potem okazała, była typową karyną i wiadomo. No to my mówimy, że nie łam się ziomek, coś się wymyśli. W pierwszej chwili chcieliśmy go pizgać, jednak Rico nas od tego odwiódł. To byłoby za proste. Miał rację. Musieliśmy zrobić mu takie piekło, że do końca życia chodziłby w kulce jak jebany chomik. Po szkole wszyscy się rozeszliśmy i myśleliśmy o jakimś planie. Ja jako zaradny i mądry anonek wykombinowałem. Przekupiliśmy kogoś z kręgów w Seby cukierkami i kilkoma złociszami na szlugi i dowiedzieliśmy się, że u Seby w pokoju stoi jebitna wieża. Taka, że jakby rozkręcić jej moc na full, to rozpierdoliłaby okna w całym bloku. Ojciec mu to przywiózł, jednak cykał się podgłaśniać na więcej niż 10%, bo wtedy i tak już uszy bolały. Do tego ten zjeb codziennie rano robił pompki i to nagrywał. Dla potomnych czy co do chuja? Nieważne. Ojciec zazwyczaj wyjeżdża w delegację i nie ma go miesiąc, a nawet dwa. Spoko gość kiedyś dawał nam cukierki. Aż szkoda mi się robiło, gdy sobie pomyślałem, że będzie w to wplątany. Mamełe Seby to też niezłe ziółko. Napalony blond milf, co zaprasza jakichś ludzi do siebie, kiedy Seby nie ma w domu.
Szpiegowanie daje radę. Więc wykombinowaliśmy na przestrzeni dni na Skype'ie, a potem w szkole plan działania. Musiała to być złożona w kurwę operacja, dlatego wszystko musiało grać jak w zegarku. Gdy już nadszedł ten pamiętny dzień, kazaliśmy grubemu zostać, bo by tylko nas opóźniał. Zanim zaczęła się operacja parę dni wcześniej, Azbest już się wpierdolił do domu Seby i zdobył e-mail mamy Seby. W ten sposób ja napisałem do niej ociekające tymi słynnymi seksami wiado i puściłem do niej, wskazując na dzień, w którym operacja miała zostać wykonana. Gdy Seba wyszedł do budy, a potem na siłownię, na scenę wkroczyłem ja. Nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale robiłem to dla paki. Zrobiłem więc wszystko, by wyglądać na 5 lat starszego, nawet zarost sobie zapuściłem. Wziąłem eki u ojca, wypryskałem się jego perfumami. Bałem się, że mnie kurwa nakryje, więc był stresik. Dzwonię w dzwonek i czekam. Słyszę, jak idzie ta klap zdziocha i otwiera mi drzwi. Bałem się, że wyleci z krzykiem, jednak nie. Stanęła w drzwiach w szlafroku, nawet był jakiś kościej, i zacząłem swoje alwarowskie pierdolenie. A mama Seby była już i tak, tak mokra od mojego perfumu, że nawet nie słuchała, tylko wciągnęła mnie do swego gniazda. Wszedłem do środka i się rozglądam. Myślę, dobra, okej, trzeba się dostać do sypialni i ustawić kamerę. Wspomniałem w ogóle, że miał to być mój pierwszy raz? Podwójny wygryw. Lekko niczym alter. Zakradłem się do sypialni, zanim przyjdzie Milf, i ustawiam kamerę, by nie zobaczyła. Przychodzi, już się chce zabrać za mnie, aż telefon zadzwonił. O kurwę, dekonspiracja. Mówię jej spokojnie, że niech się już rozgrzeje, a ja tylko pójdę przedzwonić. Wyszedłem do kibla i pytam o sytuację. Czy wszystko pod controlation? Te kurwa, i co tam z Sebą? Wszystko git? Nie zbliża się do chaty? Jest właśnie problem, wyszedł wcześniej z budy, a siłownia gdzieś zamknięta. O kurwę, musicie go czymś zająć, bo muszę najpierw zrobić swoje. Jakoś się dogadaliśmy. Rico i Cukier mieli jak nakoksowane surygaty podbić do Seby i go sprowokować tak, by ich gonił, by dać im trochę czasu. Zanim ja się stąd nie ulotnię. A Azbest czekał już niedaleko domu, by wziąć wideo i wjebać do odtwarzacza połączonego z wieżą. Zamknąłem komórę, poprawiłem wąsa i byłem gotów. Wszedłem do pokoju i zaczęło się. Idąc w jej stronę, jeszcze niczym jebany asasyn, ustawiłem kamerę Rico tak, by uchwyciła matkę Seby i mnie, ale z uciętą moją głową. Nie pytajcie jak, wyższa fizyka kwantowa albo szczęście. Zabrałem się za nią, wiedziałem na szczęście jak, dzięki RedTube, a Rico i Cukier dalej odciągali Sebę z dala od domu. Rwałem czyjąś matkę. O kurwę, co ja tam robił? To powinno się zgłosić do topki na Pornhubie czy innym ex-hamsterze. Gdy już skończyłem, kazałem jej zasłonić oczy opaską, bowiem to nie wszystko. Położyła się, więc zasłoniła oczy, a ja z prędkością pędzącego Stephena Hawkinga chwyciłem kamerę i ulotniłem się. Puściłem SMS-a Azbestowi i jeszcze cynka, że Seba może wracać. Musiał się zgrać to idealnie z czasem, bowiem nasz opłacony ziomek Seby miał z nim wejść do domu, a jakiś czas potem miał przyjechać ojciec. Dałem Azbestowi film na pendrive'ie, na którym zgrywało się wszystko, kupione za hajs Rico, a Azbest miał się wkraść do pokoju Seby, poczekał pod oknem, aż matka Seby się ogarnie, że mnie nie ma, i wkurwiona otworzy okno, by wywietrzyć pokój Seby jak codziennie. Azbest wleciał niepostrzeżenie do pokoju Seby, podłączył pendrive'a i ustawił budzik wbudowany w odtwarzacz, by uruchomił się, kiedy wszyscy będą w domu. W budziku można było odpalać filmy, tak by nie było, że to naciągane, co nie? Rozjebał głośność na 100% XD i włączył system stan czuwania, by się nie połapali. Azbest wyjebał z okna tak szybko, jak się pojawił, i przybił ze mną żółwia. Posłaliśmy jeszcze SMS-a do opłaconego Matixa, by dopilnował emisji, i mogliśmy już iść do naszej bazy. Zawołaliśmy jeszcze grubego, którego nie wprowadziliśmy w szczegóły, i na miejscu wszyscy sobie gratulowaliśmy. Rico bity ryj i siniaki, bo nie był tak szybki jak Cukier, ale mówił, że to nic, bo to dla kumpla. Gruby takie what the fuck give, a my mu odpowiadamy o CB. Przy okazji każdy składał mi hołd niczym supa Hotfire'owi za przejechanie Milfa. Czuj dobrze, człowiek. Teraz pozostało tylko czekać. Następnego dnia dowiedzieliśmy się w szkole, że akcja wypaliła. Opłacany Mati powiedział nam, że wbił z Sebą do niego, by potrenować bicki jak nigdy nic. Mamełe Seby też sprawiało wrażenie jakby nic. Myślał, że się nam nie udało. Poszli do Seby trenować i wszystko było git. Kilka godzin potem wbił punktualnie ojciec Seby, przywitał tam jego Sebę i matkę i było git. I nagle nastała godzina zero. Mati przeczuwał, co będzie, dlatego dyskretnie założył stopery w uszy. Jak nie jebło.
Na cały blok, kurwa, jęki matki Seby i mnie ruchającego ją hardo, to Seba spadł krzesła, jebuł się łbem o stół. Wszyscy się zlecieli, a ojciec Seby zobaczył, jak ktoś rżnie jego żonę hardo, a ona drze się, by wsadzić go głębiej. Gruby był nam wdzięczny w chuj, a my, że to dla ekipy wiadomo, a dziś, jak to pisze, Seba, z wadą słuchu od wysokich dźwięków swej matki, mieszka z ojcem w Anglii, a mamę Seby jest do dziś obwoływana kurwą i ladacznicą. Tak się kończy zadzieranie z ligą Anonów. No siema, Pysie. To znowu ja, Klaudiusz. Kurwy, mówiłem nie hejtować mojego imienia. Opowiadałem wam kiedyś o akcji z azbestem, Rico i cukrem. Seba na dobre wypierdolił z Polski jak Stevie Wonder z Labiryntu, więc mamy spokój. Gruby znalazł se nawet lożkę, ale jebać tę historię. Czas na coś innego z naszych kronik. Po akcji wróciliśmy do swego normalnego anońskiego życia. Było git. Parę miesięcy później zbliżał się ten słynny Sylwester. No to my od razu... Panowie, kołujemy pekiel piwerka, to będzie godne pożegnanie starego roku. Wszyscy jednomyślnie przyklasnęli, a śmiechom nie było końca. W każdym razie, tego pamiętnego wieczoru, o którym pisać będą kronikarze, wyszedłem sobie z chaty i szedłem przez miasto po cukra. Kurwa, pizgało bardziej niż w Stalingradzie, także było ciężko. Jednak się udało. Docieram do klatki. Piątka, piątka, skit, skit, bang, bang, czarnuchu, wychodzimy, a przed klatką reszta kolegium wesołych mutantów. Zebraliśmy się już całą paką, tylko azbesta brakowało. Jego starsi ogólnie gorliwi katolicy itp. Więc zostajesz, syne, w domu i oglądasz z nami TVP? Taki chuj, my już pieliśmy plan obczajonego, jak tylko starsi azbesta siedli do TV, to my zaraz pod okno wzięliśmy prześcieradło ze śmietnika pobliskiego i skacz, ziomuś, to tylko 3 piętra. Azbest jako mały i chudy gówniak się nie bał i skoczył. W pierwszej chwili chcieliśmy puścić, w ostatniej chwili, ale nie chcieliśmy go mieć na sumieniu, więc wszystko poszło git. Skoczył, wylądował na normalnie 9 na 10. Wyjebaliśmy kołdrę i poszliśmy po Rico na chatę, bo jako najbogatszy miał największe rarytasy, a starsi pojechali sobie na jakąś inbę dla zamożnych, więc TBW. No i my idziemy sobie, rozumiecie, normalnie na chatę, patologicznie. Pizgało jak w kieleckim, ale było git. I nagle my patrzymy, a tam grupa jakichś sepków i matich, najebani jak Messerschmitty. Jak tylko nas zauważyli, podnieśli ryk wojenny i chcieli nam spuścić w pierdol. My już załączone spierdolenie awi, ale nagle z tłumu ameb wychodzi Seba, który na Sebę wyglądał. Jeśli chcecie widzieć, jak wyglądał, to wyobraźcie sobie najbardziej... najbardziej archetypową, stereotypową postać popierdolonego, szalonego doktorka chcącego przejąć władzę nad światem. Macie to? No to wiecie już, kim był. Taki kurwa dundersztyc normalnie. Tak naprawdę miał na imię Michał, ale był ostro jebnięty w dekiel. No i on mówi, że my tu nie przejdziemy, to my na to, że tu jest Polska. I zaczynamy się oczywiście wyzywać jak na stadionie Legii. Ale nagle dunder jak nie jebnął basem niskim, to aż wszyscy ryje pozamykali po obu stronach. I żeby ocalić honor, musimy się z nimi zmierzyć w bitwie. Kurwa, czułem się jak w kreskówce osobiście. No to my, że dobra, i cukier już gotowy do wystartu główką prosto taranem, ale dunder na to, że chodzi mi o bitwę na jajka. Tak, kurwa, bitwa na jajka. Ale nie takie zwykłe. Najbardziej zgniłe i radioaktywne, jakie nosi to postradomskie miasto. Nie dość, że przeciwnik dostanie w mordę z twardego jaja, to jeszcze będzie jebać jak zepsuta klimatyzacja w fabryce sera pleśniowego. My oczywiście, Anony, swój honor mamy i walczyć umiemy, więc zawarliśmy pakt. Punkt 23.55. Mieliśmy się stawić w lesie obok miasta. Ten, kogo team zostanie rozjebany, przegrywa i odejdzie ze śmierdzącym odzieniem i hańbą na plecach. Trzeba było teraz powołać masterów teamu. Dunder zgłosił się jako szef osiedlowych ogrów. No, jakby nie było, reprezentował poziom większy niż typowo sokowirówka, więc się nadawał. A po naszej stronie wystawili, kurwa, mnie. Ja tu mam szczęście. I tak zostałem buchą. Jaja musieliśmy sobie ogarnąć sami, a jak nie mieliśmy, to mieliśmy wcale nie przychodzić. Dunder ze swoim dunderowym śmiechem odszedł w mroczne odbęty ulicy z ogrami, a my kminiliśmy, jak mamy to załatwić. XD. Zesrani byliśmy, to był fakt. I to było wiadome, ale jakby ich tu przechytrzyć. W każdym razie musieliśmy ogarnąć sobie amunicję, każde rozproszenie na bazę i zbieranie ammo do ganów. Ja na strychu po mozolnych poszukiwaniach nagle poczułem, że coś okropnie kurwi spod pudeł z pamiątkami rodzinnymi. Jakby szczur tam wlazł, zdech, a potem inny szczur go zeżarł i też zdech. Znalazłem tam pudło z jajami. Nawet nie pytajcie, ile były po terminie, ale jak je powąchałem, to kurwa włosy w nosie mi wypaliło.
Pomyślałem, że to będzie idealna amunicja do jebnięcia Heda Dunderowi. Zabrałem więc cichaczem broń biologiczną i mieliśmy spotkać się na przystanku. Pierwszy był cukier, bo wiadomo, ADHD. Miał też przy sobie jaja, nie z gorszej jakości zatrucia środowiska, więc props. Potem przyszedł Rico z pudłem świeżutkich jaj. Kurwiu, to miały być zgniłe, by upokorzyć wroga. A spierdalaj, nie mam innych w domu. U mnie wyrzuca się wszystko tydzień przed terminem. No więc potem przyszedł sam gruby Joe we własnej grubej osobie. Powiedział, że chce się odwdzięczyć za wszystko i tak dalej. Co ciekawe, przyszła też postać, która w tej, jak i w poprzedniej, odegrała znikomą rolę. Mowa o pełzaczu, mistrzu języka i dźwięków jak Vivaldi. Byliśmy już w komplecie, więc mogliśmy iść na wojnę. Przy okazji Rico skitrał sobie jakieś petardy. Doszliśmy do tego lasu, a w lesie, no kurwa, zimno jak to w lesie, jak w Escholu Alduina. I kiedy tak staliśmy na tej drodze, w środku lasu pojawił się, no chyba znikąd, Dundersztyc i jego pojebani pomagierzy. Niezbyt ogarnięte semafory. Stanęliśmy wszyscy naprzeciw siebie, patrząc sobie groźnie w oczy, Dragon Ball MP4, i czekaliśmy tylko na gong. Rico za pazuchą ukryte fajerwerki, by być naszym grenadierem, a gruby robił jako osłona przeciwpiechotna. Staliśmy tam jak wryci. Było czuć chłodny smak powietrza biczujący na sporyjach. Czuć było bitwę w powietrzu. O tym będą mówić w chatkach hobbitów, na lekcjach historii i wykładach z onkologii. W oddali było słychać jakieś najebane banany biegające po lesie, odliczając czas do nowego roku. Czekaliśmy więc. Bananowy zegar zbliżał się nieubłaganie do zera absolutnego. Banan krzyknął: "Jeden! Jazda, kurwa!" Przez chwilę to miejsce wyglądało jak jebany Wietnam. Wszyscy się chowali rzucami, jajami jak pojebani, a Rico rzucił petardy, ogłuszając naszych agresorów. Pierwszy padł ogr Dundera, lecz niestety cukier dostał. Wypierdolił całe pudło jaj w ciągu pierwszych 5 sekund walki. Zwycięstwo upadł na zimną glebę trafiony zgniłym jajem. Schowaliśmy się za osłoną. Przypomnieliśmy sobie szturm Japońców na Hammerkan w Okinawie, czy gdzie to było, i z krzykiem bojowym na ustach spojrzeliśmy sobie wszyscy w oczy, by wyskoczyć jako parzeni z osłon i nakurwiać w Dundera i jego ekipę. Slow movie gif. Jako mięso armatnie podszedł gruby, chociaż kilku zdążył walność, potem dostał. Rico padł w połowie drogi, trafiony jajkiem w kolano. Padł jak długi, lecz my nie zostaliśmy dłużni. Następnie padł azbest, ale odjebując przy okazji pozostałych pachołów Dundera. Po 30 sekundach walk za osłoną byłem tylko ja i on. A przynajmniej tak mi się zdawało. Bo pełzacz, ten czwany drań, zasymulował trafienie, unikając prawdziwego zjajczenia. Nie miałem jak się zakraść. Byliśmy za przeciwległymi drzewami i chuj dupa palec. Nie zrobisz nic, bo cię kamper ujebie i co zrobisz? Lecz stojąc i wsłuchując się w rytm serca i pulsowanie kościeja od zimna, zobaczyłem kątem oka pełzacza. Sunął po zimnej glebie, gładko jak wąż, zakradając się w pobliże Dundera. Zakragnął się jak najbliżej, zrobił swoją idiotyczną minę i zasymulował dźwięki kroków. Dunder, jak oparzony, bojąc się ataku z pleców, wyjebał zza drzewa. To była moja okazja. Wyskoczyłem zza drzewa, pobiegłem do Dundera i stojąc przed nim, nim zdążył się odwrócić, wyciągnąłem ostatnie radioaktywne jajo i wypowiedziałem słynną sentencję: "Kamehameha!" I wtarłem mu zgniłe 30-letnie chyba jajo prosto w mordę. Dunder nie tylko upadł jak raniony gromem, ale także wijąc się z bólu. Zaczyna drzeć japę, że go twarz parzy i że niech coś zrobią wszyscy. Nagle wstali i podbiegli zobaczyć, co się stało. Oblaliśmy go wodą, którą jakiś Mati nosił przy sobie w plecaku, i zobaczyliśmy coś strasznego. Miał kurwa poparzoną twarz. O ja jebę, mocne to VHS, Joker JPG zaczął z krzykiem toczyć się w stronę miasta, a ogry pobiegły za nimi. Wiecie, co to znaczy? Wygraliśmy, kurwa, tak jest, baby! Zwyciężyliśmy. Jebaliśmy wszyscy, wprawdzie zgniłym odbytem, ale za to wyszliśmy stamtąd z twarzą, a po udanym sebobiciu chodziliśmy na kebaby. Nie no, poszliśmy do Rico na chatę, świętując nasze zwycięstwo. Nowy rok się zbliżał, a my powstrzymaliśmy jajowego księcia. Liga Anonów znowu górą. PS. Po całej akcji ten jełop podał mnie do sądu za oparzenie pierwszego stopnia. Ale jak powiedziałem mu, z czego mu przyjebałem, to patrząc na mój, a jego stan psychiczny i ogólną niekaralność, to wszystko poszło jak po maśle. No zgadnijcie tylko, co potem stało się z Dunderem. Podpowiedź. Niemcy i emigracja. Elo, Ananiasze. Nie spodziewaliście się, co nie?
W sumie to nie miało być więcej tego gówna, bo nic ciekawego się u nas nie działo po Sylwestrze, a co za dużo to niezdrowo. Potraktujcie więc to jako zamknięcie tej wspaniałej trylogii przegrywu. Ostrzegam, że ta historia jest długa niczym dług publiczny Rzeczypospolitej Polskiej, więc tylko dla wytrwałych i największych masochistów. Gotowi? To jazda. Luty 2016. Nowy rok, nowe spierdolenie, my tacy sami. Ogólnie to taki sobie wieczór jak każdy, napierdalam w Quake'a i jakoś się lepije. Nagle dzwoni do mnie mój czarnuch, a wam dobrze znany Rico. Gadamy sobie, gadamy, a ten nagle jak nie wyjebał z propozycją, to ja nawet nie. Mianowicie Rico mówi, że ogólnie to jego starsi jako mega nadziani chcą zrobić jakiś rejs dookoła świata czy inne gówno, bo to byłaby okazja do polepszenia stosunków z jakimiś tam firmami czy coś tam. Rico zabiera się z nimi, ale nie chce zamulać z jakimiś gówniakami, więc pyta swoje lojalne mordy, czy z nim jadą imbować wokół równika. Szkoła tam TBW, bo i tak idzie, za parę lat na Oxford czy coś. Zamarłem. Przez pierwszą chwilę myślałem, czy to aby nie jakiś podstęp i mnie pod chuj nie ładuje, ale okazało się, że jednak nie. Chciałem już uciekać z tych podchujowic zdolnych, na raz w podskokach, ale Rico studził mnie niczym egzaminy z przyrki, że to dopiero za tydzień. Ja tylko myśląc co ze szkołą, a Rico żeby mieć wyjebane. Jeden miesiąc ich nie zbawi, a podróż życia jeszcze wtedy nie wiedziałem, jaka to inba będzie. Wytrzymałem jakoś tydzień w tym wypizdowie, a w dzień wyjazdu już tylko czekałem, by stąd spierdolić. Starsi tam luzik będą mieli spokój od takiego przegrywa jak ja. Lożki nie mam, więc TBW podwójnie. Nastała godzina zero, a po mnie przyjechała elegancka limuzyna z moim nygasem na pokładzie. Jeszcze musieliśmy wpaść po resztę bandy. Nie mógł jechać z nami niestety Azbest, bo jego starsi to zagorzali katole, więc hurdur, nie popłyniesz mi na kraniec świata naukę masz, więc był lekki kwas. Ale Azbest dał nam do zrozumienia, że to nic i że da sobie radę tutaj, więc przybiliśmy z nim pionę i się pożegnali. Gdy już to zrobiliśmy, a komitet wesołych mutantów był na pokładzie, pojechaliśmy aż do Gdańska. Chyba tam, no wiecie, tam nad morzem, tam, to nawet niedaleko nas, więc wiecie. Czekał na nas już ekskluzywny statek i w ogóle zajebiście jest. My nie dowierzamy, że z dnia na dzień z najbardziej patologicznej szkoły we wszechświecie nagle trafiamy na salony i płyniemy sobie rejsem dookoła świata. Wsiadamy sobie elegancko na pokład i jest fajnie. Docieramy do naszej kwatery. Starczyła dla nas wszystkich. A tam jakiś współlokator na kiju. Okazało się, że to jakiś bogaty szkop, którego starsi są tak samo dziani jak ci Rico, więc też płynie. I akurat musi z nami, no... No ale już dobra. Bądźmy mili i spróbujmy się dogadać. My się rozpakowujemy i nagle podchodzi do nas i zaczyna się. Mein Name ist Hans. Że co proszę? Du bist ein polnischer Schwein? Jeśli ktoś mi kiedyś powie, że w Polska jest popierdolona, to pokażę mu Niemcy. Ich nicht verstehen. Powiedziałem, że jeśli kiedyś ktoś mi powiedzie, że Polskę je en popierdolonen, to pokażę mu Niemcem. Sie sind Engländer. No kurwa, trzymajcie mnie. Chłopaki już widzą, że to nie ma sensu i tylko powiedzieli mu, żeby poszedł liczyć popiół w popielniczce czy coś i się odjebał. Jak się później jednak okazało, Hans był niezłym śmieszkiem. Jeszcze większym niż się wydaje. Trafił na tej łajbę dlatego, bo w tych jego Volkslandach nie mogli sobie dać rady z nim i z jego prankami, więc wzięli go tutaj. Tak jak gdyby nagle dostał nawrócenia na antyśmieszkizm. W każdym razie, po rozpakowaniu i schowaniu swojego eku, przyszedł czas na zwiedzanie. My już gotowi tak skromnie, ale nie biedacko. Jesteśmy już przy wyjściu, a tam Hans krzyczy, że hal, hal, halt! Weite wymieś! Musieliśmy czekać 10 minut, bo na niego, bo sobie kurwa kajdany złote dobierał, jak gangsta z Bronxu. Przymierzał, czy założyć sobie taki skromny, czy od razu 36 inch, żeby dojebać, żeby nikt nie myślał, że jest biedny. Pewnie złoto na to zajebał jakimś Żydom po drodze tutaj. Ale nieważne. Wychodzimy sobie na pokład pełną ekipą i pierwsze co? No to co panowie, idziemy upolować jakąś lożkę? Jawol! Powiedział Hans. Wszyscy przytaknęli i zrobili taktyczne rozdzielenie się, by nie wzbudzać jeszcze większego przegrywu. Gruby Joe, znany z dwóch poprzednich części, oczywiście pierwsze co to do bufetu, bo za darmo. Pełzacz poszedł trollować obsługę, imitując dźwięk piszczącej podłogi. Cukier poszedł za potrzebą, czytaj, stanął przy burcie, czy jak to się nazywa, Benis na wierzch i lał prosto do morza. A ja i Rico poszliśmy szukać zdobyczy.
Rico nie musiał się zbytnio starać, bo jako bogaty banan lochy aż pchały się do niego. Ja tylko siedziałem na leżaku i ogarniałem sytuację. Było całkiem ciepło, muszę wam powiedzieć. Wręcz słońce normalnie. Może dlatego, że byliśmy już daleko poza Polszą. I nagle zobaczyłem ją. W ułamku sekund strzał. Zielone oczy. Długie włosy. Rozmiar na oko 34E. Więc czuję dobrze człowiek. Zauważyła mnie już z dala, bo zamiast to ukryć, to śliniłem się jak pojebany. Nie uciekła w popłochu, więc było chyba dobrze. Szła mniej więcej w moim kierunku, a ja tymczasem walczyłem z wewnętrzną żabą. Dobra, jebać. Teraz albo już nigdy. Wstałem z leżaka i kierowałem się naprzeciw niej. Aż nie okazało się, że noga mi się nie zaklinowała jakimś cudem w krzesło i wyjebałem orła mordą o parkiet z siłą miliona słońc. Ziomki nie pomagają śmieszkując, a ja próbuję podnieść się ze spłaszczonym ryjem z podłogi. Na szczęście ona mi pomogła. Pozbierałem się wreszcie z gleby i zacząłem z nią śmieszkować. Pierwsze lody przełamane w chuj. Okazało się też, że to lożka z bogatej rodziny i ona ma już szkołę skończoną, bo jest takim dobrym mózgowcem. Głupia nie była, więc łatwo nie pójdzie. Ogólnie gadka idzie fajnie i mamy wspólny język. Jezu, niech to trwa. I nagle wpada między nas Hans. Hallo, mademoiselle, ich bin Hans und das ist mein Freund Claudius. Wszystko przepadło. Ale Loszka, nazwijmy ją Kleopatra, tylko zaśmiała się nieznacznie, pewnie z mojego imienia, i powiedziała, że miło się gadało i do zobaczenia, bo ją starsi wołają, powiedziała do zobaczenia. Jest nadzieja. Hansowi chciałem dać w ryj już za zniszczenie akcji, ale jednak wszystko poszło git. Reszta dnia była normalna. Nic szczególnego, co można wspominać. Graliśmy w jakieś papierowe RPG, gapiliśmy się na morze, śmieszkowaliśmy sobie trolując obsługę, a okazjonalnie gadałem z Loszką i zawiązywaliśmy jakąś tam znajomość. Nie podobało się to jednak cieciowi, który płynął razem z nami. Jego imię, w sumie no nawet nie pamiętam, powiedzmy, że Ginter Mercedes, imię dobre jak każde. Ginter miał ogromny ból dupy o to, że dogaduje się z Kleopatrą, a ona go zbywa, więc od pierwszego dnia zaczął nas wkurwiać niemiłosiernie. Ale dało się z tym wytrzymać. Parę dni później, późnym wieczorem, zamulamy u siebie na kwaterze, gapiąc się przez okienko na jakże morze. Starsi Rico i inne VIP-y siedzą na jakichś drogich spotkaniach, a do kajuty nagle wpada Hans. Freunde, ich habe ein Plan. Wymyślił coś tak dla tych, którzy nie są into Deutsch. Podejrzewaliśmy, że to nie skończy się dobrze. Ale nasza śmieszkowa natura nie dała nam spokoju. Musieliśmy odjebać jakiś numer. Hans pokrótce zebrał wszystkich wokół siebie, niczym rycerzy okrągłego stołu, i wymyśliliśmy plan na rozruszanie towarzystwa. Mianowicie chodziło o to, by podwędzić matce Hansa, Kunegundzie, jej leki na przeczyszczenie. Chroniczne problemy żołądkowe. Wejść niespodziewanie do kuchni i dosypać to wszystkim VIP-om, upewniając się, że jego starsi i starsi Rico nie będą w zasięgu, bo szanujemy. Plan niby prosty, ale wymagał jak zwykle działania jak w zegarku. Nie chcę mi się tłumaczyć wam szczegółów, wszystko poniżej, ale wieczorem wszyscy rozdzieliliśmy się, by pilnować planu. Hans zakradł się po leki matki, a reszta czatowała korytarze. Gdy już dostałem mu flek, zakradłem się z gracją Ezio Auditore da Firenze do kuchni, po czym z demonicznym uśmieszkiem na ustach zacząłem radośnie dosypywać każdemu dodania środek na sraczkę. Wszystko szło zgodnie z planem, aż przypadkiem nie dojrzał nas Ginter, który jak rasowy konfident postanowił spierdolić nam plany. Powiedział więc Kleopatrze, żeby poszła do kuchni po coś, a kiedy nasi nadali komunikat niebezpieczeństwa, było już za późno i do kuchni niespodziewanie weszła Kleopatra. Zamarłem. Podbiega do mnie i z wrzaskiem pyta, co ja tutaj robię z środkiem na sraczkę, którą dojrzała kątem oka. No to kaplica. Ja już chciałem zacząć się tłumaczyć, że to takie śmieszki, aż nagle do kuchni nie weszli kucharze podający do stołu. Schowaliśmy się za szafkami z prędkością 5 terahawkingów na sekundę na metr i tylko patrzyliśmy obok siebie w milczeniu, jak sraka nieubłaganie zbliża się do stołu. Wyszliśmy z ukrycia i na dzień dobry dostałem plaskacza. Trzeba działać szybko. Puściłem więc SMS-a do wszystkich, że akcja się zjebała, ale zanim cukier wyskoczył na salę, by zasymulować atak padaczki, by odwieźć jedzenie od stołu, kucharze byli szybsi. Nieubłaganie patrzyliśmy przez drzwiczki, jak wszyscy, w tym rodzice Kleopatry, ze smakiem spożywają potrawy ze środkiem. Cóż mogłem zrobić? Akcja skończona niepowodzeniem, więc przeprosiłem ją. I wyleciałem z kuchni jak Tusk z Polski. I rozkazałem zbiórkę w kajucie. Potem poszło tak, jak miało pójść. Wszyscy, prócz naszych starszych, dostali mega bolesnej sraczki. I całą noc stali w kolejce do kibli, bo zajęli 20 na statku.
Po tym wydarzeniu Kleopatra nie chciała mnie widzieć, a Ginter doniósł do nas, o nas wszystkim dorosłym, za co Rico niesłusznie dostał największy opierdol, że element sprowadził na luksusowy Oakland i w ogóle. Wybiło z głowy śmieszkowania. Po incydencie postanowiliśmy jednak przystopować trochę ze śmieszkowaniem, do czasu aż nie nadarzy się naprawdę solidna okazja. A przy okazji toczyliśmy małe boje z wyżej wymienionym Ginterem konfidentem Mercedesem. Któregoś dnia podróży dotarliśmy wreszcie do Tajlandii. My, Anonki, prawie na drugim końcu świata, zdaliśmy sobie sprawę, jak mało jeszcze w naszych życiach widzieliśmy. Ogólnie musieliśmy się zatrzymać w Bangkoku, bo coś ze statkiem szwankowało, ale lepiej było nie ryzykować. Każdy mógł sobie wyjść i pozwiedzać, ale pod warunkiem, że będą w kontakcie i wrócą nie później jak za 3-4 godziny. Niektórzy szli w grupach, a inni solo. Ja chciałem odzyskać szacun u Kleopatry za gówniany incydent i zaskarbić sobie jej przychylność. Chłopaki tam się rozdzielili pozwiedzać i zerzeć za hajs Rico jakieś robactwo, a ja próbowałem iść za Kleo. Najpierw sukcesywnie mnie odtrącała, potem jednak po dwugodzinnej tyradzie przeprosinowej i masie innego chujstwa wreszcie chciała na mnie przynajmniej spojrzeć, chociaż tyle. Ruszyliśmy więc w tany po tajlandzkim mieście, a w Tajlandii, jak to w Tajlandii, za każdym rogiem burdel i stoiska z suszonymi robakami. Mimo wszystko jednak dobrze się bawiliśmy i nawet sobie kapelusz taki spiczasty kupiłem. Za swoje nawet. Targowałem się ostro i mimo, że starzec nie chciał wziąć moje polskie złote, to wreszcie go przekonałem, że panie, jak to pan wymienisz, to pan ustawiony będziesz do końca i że jeden złoty to jest 100 batów, czy co oni tam mają. I ostatecznie wykupiłem to za 5 złotych. Janusz handlu. Pod koniec, gdy mieliśmy już wracać, Kleopatra wpadła do jakiegoś sklepu z ciuchami i nie wiadomo, pół godziny przymierzania jakichś gówien to jak wieczność w czyśćcu. Gdy wreszcie postanowiła po godzinie wyjść i kupić sobie jakąś bransoletkę, really, z mojej głupiej inicjatywy postanowiłem zaproponować skrót do statku przez wąskie uliczki. Google Maps ty chuju. I skrócić sobie drogę. Byliśmy już mniej więcej w połowie drogi, kiedy podbiła do nas grupa jakichś tajlandzkich cwaniaczków. Takie kurwa suchoklatesy z jakąś lochą, która im przewodziła. Takie cing ciang ciąg, ni to baba, ni to chłop i zażądała hajsu, bo to jest ich rewir. Kazałem więc jej kolokwialnie iść prostować bambusy w dżungli i tym sposobem zapewniliśmy sobie kosę w żebro. Najpierw ja dostałem parę szczałów, potem chcieli zabrać gdzieś Kleopatrę. Ogólnie jedyne okazje, jakie miałem, by się bić, to ukradzenie mi kanapki w trzeciej klasie pod bazy i kilka razy w Mortal Kombat i to tyle. I pewnie zajebałbym tego questa, gdyby znikąd nie pojawił się dobrze wam znany Hans. Rzucił się na cing ciang ciąg, a suchoklatesy puściły Kleopatrę i zaczęli szarżować na mnie. To jest ta chwila, po to żyłeś, uwolnij moc Anon i stań się wielki. No i zacząłem wymachiwać w stronę suchoklatesów łapami. Nawet jakimś cudem powaliłem kilku, aż jeden nie wyciągnął klamki i mnie nie postrzelił. Resztą sił jednak udało mi się za 10. razem jebnąć go tak, że odwinął się w stronę ściany. Do akcji chwilę potem dołączyli się Rico, pełzacz i reszta, a cing ciang ciąg rozkazała ucieczkę. Hans i Rico wzięli mnie pod bary, a potem przez 20 minut ciągnęli mnie z raną postrzałową przez miasto w poszukiwaniu szpitala, a potem odleciałem. Obudziłem się w jakiejś sali, gdzie było pełno much, a na lewo leżał jakiś dziadek, co się gapił na mnie ciągle. Rejs został opóźniony ze względu na mnie i wszyscy na statku potem mieli ból dupy, że zachciało mi się szwendać, a po wyjściu ze szpitala dzień potem mogliśmy kontynuować rejs. Tam okazało się, że to sprawka nikogo innego jak Ginter Mercedesa, który nasłał na nas tych Tajlandczyków, by nas napadli. Buja się w Kleopatrze, więc wyśpiewał jej wszystko jak na spowiedzi. Tego było za wiele. Musiałem się zemścić na chujku za moje wszystkie krzywdy, a wszyscy jednomyślnie mi przydaknęli. I nawet Kleopatra przyznała mi rację i dołączyła do konspiracji. Rozpoczęła się kulminacyjna operacja. Najpierw musieliśmy poznać jego zwyczaje, a potem obmyślić plan. Na szczęście łatwo jest kurwia stalkować, bo statek jest duży, a my poznaliśmy rozkład pomieszczeń dzięki Kleopatrze. By the way, ona pływała już z tym statkiem, więc wiecie. Parę dni, gdy wszystko było już gotowe i starannie doszlifowane, mogliśmy zacząć nasz plan. Najpierw ogarnęliśmy jakieś prześcieradła, ceraty, ogólnie tego typu materiały. Później zdobyliśmy grafik pracowników, kelnerów i całej obsługi, tak by przypadkiem nie weszli nam podczas akcji w drogę. A na końcu wystarczyło już tylko zaczekać na odpowiedni moment. Nastała noc zero. Plan musiał iść jak w zegarku.
Pierwszy ruszył pełzacz, który już wcześniej zadekował się w szafie Gintera, bo inaczej już by nie wszedł, bo ty przedtem pozyskaliśmy znowu z pomocą Hansa środki nasenne, tym razem od jego starszego. Oczywiście dosypaliśmy mu tego na tyle, co by się obudził w nocy za potrzebą i chciał wyjść do kibla. Tak jak przewidzieliśmy, obudził się w jakiejś niemrawy w środku nocy, chcąc iść do kibla. Jednak jak tylko stanął na nogi, pełzacz wkroczył do akcji, imitując dźwięk jakiegoś węża, przez co Ginter z twardego cwaniaczka nagle stał się paranoicznym strachadłem. Rzucał się po pokoju, próbując w ciemności zobaczyć źródło dźwięku, a włącznik na ścianie. I nagle z szafy wyjebał pełzacz we własnej osobie, z wrzaskiem i prześcieradłem na łbie. Ginter wyjebał z kabiny jak oparzony i wtedy wchodziła nasza część. Ja, Cukier, Rico i gruby Joe z prześcieradłami wyskakiwaliśmy w takich miejscach, żeby nakierować go mniej więcej na górny pokład, czyli na zewnątrz, na ten parkiet taki chujwi, jak to się nazywa. Cała akcja poszła równie sprawnie, prócz tego, że gruby raz się wyjebał, potykając się o sadło, ale Ginter spierdalał przed nami, aż huczyło. Wyleciał na górny pokład, na którym zastał widok niezwykły. Otóż zobaczył tam Hansa, który w stroju przypominającym członka ugrupowania takiego jednego pana z wąsikiem, co się zastrzelił w 45, który imbował przed wejściem w rytm nieśmiertelnego klasyka. Dead or Alive. You spin me right round, baby, right round. Commit, mein Kameraden. Jakie to było popierdolone. Ten to tam prawie na zawał nie szedł, a my już biegliśmy w ślad za nim. Uciekał więc wzdłuż burty, aż nie poślizgnął się na mytej podłodze i nie wykurwił torpedy prosto do morza. Nie tak to w sumie zaplanowaliśmy, ale TBW. Nie no, żartuję, szybko pobiegliśmy po wszystkich, ratownicy wyrzucili mu koło, statek płynął dość wolno i jakimś cudem udało się go uratować przed utonięciem. Debil nie umiał pływać, rawan na cały statek, wszyscy pobudzeni, a ten mokry jak świnia i zmarznięty stoi na tym barkiecie, trzęsie się i opowiada wszystko, co się stało. Reakcja była oczywista. Myśleli, że coś brał, ale on był w święcie przekonany, że najpierw goniły go duchy, a potem nazista. Tańczył na parkiecie w rytm klasyka z lat 80. I kiedy już się tak jąkał, sapał i próbował wmówić to wszystkim, z tłumu zobaczył z nas, jak śmieszkowaliśmy z niego. On wiedział. My wiedzieliśmy. Ale nic na nas nie miał. I w ten sposób do końca podróży schodził nam z drogi i nigdy już do Kleopatry się nie odezwał. Taki to twardziel. Jesteście jeszcze tam, to dobrze, bo zbliżamy się do końca. Potem już nic ciekawego się nie działo i podróż skończyła się w dobrych humorach. Dotarliśmy tam, gdzie zaczęliśmy. Szkoda, że to był już koniec, ale jesteśmy wolni, możemy iść. Kiedy wszyscy schodzili z pokładu, jak tylko Ginter nas zobaczył, to pierwsze co, przepchnął się przez tłum i taktycznie wskoczył, nie wszedł, wskoczył do limuzyny, która uciekła z piskiem opon. W tamtym czasie z Kleopatrą tworzyłem już pełnoprawny związek, także wygryw eksa. Gruby najadł się za wszystkie czasy i nawet chłopaki powyrywały jakieś towary. Z Kleopatrą kontaktuje się telefonicznie, a Hans pełnoprawnie dołączył do naszej bandy za to, co dla nas zrobił. Z nim też wszyscy się trzymamy telefonicznie bądź na Facebookach, więc jest dobrze, a w wakacje możemy się do niego wybrać czy coś. I tak oto wróciliśmy do szarości polskich dni, chodzenia na budy i czytania past na uczucio. Ale ogólnie to niczego nie żałuję, a moja blizna po ranie postrzałowej w Bangkoku jeszcze długo będzie wzbudzać respekt na dzielni. A co się stało z Ginterem? Klasyk. Emigracja do innego kraju i zero kontaktów z nami. Tak się kończy zadzieranie z League of Anonów.